Dzień dobry! Witam już z miejsca. Idziemy teraz zwiedzać. Opowiem wam wszystko chyba trochę później. Tutaj już w ogóle przygotowania do jarmarku, który będzie. Tutaj stoimy chwilowo pod takimi arkadami, dlatego że pada. A to będzie jedyny dzień, kiedy ma być brzydka pogoda i kiedy pada. A jesteśmy, słuchajcie, w Bazylei. Także cudowne zwiedzanie, myślę, czeka mnie. I cóż, mogę was tylko zaprosić na, mam nadzieję, fajne widoki. Pierwszy mój raz w Szwajcarii, więc zobaczymy. Jestem bardzo podjarana, ale wszystko wam opowiem później, bo mam kilka rzeczy do opowiedzenia, także widzimy się później, a teraz idziemy zwiedzać.
przestało padać, co jest bardzo dobrą informacją, dlatego że tak zlało, że mam wrażenie, że trochę mi buty przemokły i plecak mi przemógł, także... Ale to już nie pierwszy raz i to wiedziałam, że przemaka, no trudno. No ale lało, dobra. No w każdym razie pogoda się poprawiła i jest pięknie, muszę wam powiedzieć, że ta Bazylea jest piękna. I to jest, no pierwszy kraj chyba z taką charakterystyczną zabudową, bardzo mi się podoba, ale w takim podobnym miejscu nie byłam, więc jestem zachwycona póki co i bardzo się cieszę, że tu jestem i kilka dni przede mną. Także mamy teraz chwilę wolnego. Ja idę pochodzić, popatrzeć co tutaj jest i jedziemy do hotelu. Ale póki co to jeszcze chwilę w Bazylei. No dobrze, małe wyzwanie przede mną. Starbucks przy głównej ulicy handlowej jest zamknięty w remoncie. Ale zapytałam pana i jest inny po drugiej stronie rzeki. No więc idę, mam nadzieję, że zdążę w ogóle. I że w ogóle wiecie, wiem gdzie jestem, nie? No ale dobra. Chcę kubek, to idę po kubek. A z ciekawostek jeszcze mogę wam powiedzieć. Mam takie dwie, o których się dowiedziałam. Po pierwsze, że w Szwajcarii wybiera się prezydenta na rok. I to tylko jednorazowo. Nie ma żadnej tam jakby kolejnej kadencji. Także to jest ciekawe. I że nie ma tutaj oficjalnej stolicy. Co też jest ciekawe. Podobno Szwajcaria to w ogóle taki specyficzny kraj dosyć. No ale... Póki co jestem zachwycona, jest pięknie i czekają mnie kolejne, jeszcze piękniejsze dni na pewno, także mam nadzieję, że cieszycie się razem ze mną, bo ja bardzo. Sukces, co prawda lekko nie było, po tym jak wydałam prawdopodobnie 266 zł na internet, z którego korzystałam około 10 sekund, więc nie wiem, czy to jest możliwe, ale przyszedł mi SMS, że blokują mi dostęp, także... No nie wiem, może się nie spodziewam, że tu jest aż tak drogo, a internet taki szybki po prostu, że taki szybki, że zużyłam, nie wiem, 1 giga chyba niecały w takim czasie. No nic. W każdym razie przyszłam gdzie indziej, bo pomogła mi przemiła pani i akcja zakończona sukcesem, co bardzo mnie cieszy. I w ogóle jeszcze chciałam wam powiedzieć, że bardzo mnie cieszy ten wyjazd, dlatego że w autokarze mam miejsce i siedzę sama. Ale to ładnie. Patrzcie, jakie ładne wystawy. Siedzę sama na dwóch miejscach, także jest mi o tyle wygodnie, że mam trochę więcej miejsca po prostu dla siebie, no bo za dużo miejsca to nie ma. Ale to jest coś, co bardzo mnie cieszy, bo wiecie, ja to wolę sama. Nie lubię tak za bardzo z kimś, jeszcze z kimś obcym, to po co to tak? Więc pierwszy raz mi się udało i co mnie też tym bardziej bardzo cieszy. I w ogóle wiecie co, poznałam takich fajnych ludzi już. Naprawdę na tej wycieczce wyjątkowo fajne osoby i tak od razu jakoś tak się zgadaliśmy, zgraliśmy, także bardzo fajnie, ogólnie naprawdę jestem bardzo zadowolona, trochę już mi gorąco, bo ogólnie wiecie, padało, więc teraz to wszystko paruje, a zaraz jest zbiórka i jedziemy do hotelu, także będzie chwila, żeby odpocząć, no ale ogólnie to się jaram, bardzo się cieszę, także dajcie znać, czy wy byliście w Szwajcarii, to mój pierwszy raz, także... Dobra, idę, bo tu trzeba uważać tramwaje. We'll be right back.
Korzystam z okazji, pokażę wam pokój. Tutaj szafa. Łóżka. Ale dużo miejsca. Uhu. I widok. O, już się rozpogodziło, słuchajcie, tak lało. A już przestało padać, ale tak lało całą drogę. I mieszkamy na takiej górze. I wjeżdżaliśmy tutaj chyba, nie wiem, z 10 km to z pół godziny wjeżdżaliśmy. No to jeszcze autokarem po takich krętych drogach, wąskich. No, troszkę to tak na skraju. Ale daliśmy radę, także wszystko fajnie. Jesteśmy, no ładny widok, no ładnie się rozpogodziło. Także rozpakowuję się i może wam tutaj coś pokażę. Bo mamy hotel tutaj w takiej wiosce narciarskiej tak naprawdę. Że myślę, że tutaj naprawdę też jest pięknie. No i w ogóle jest piękna jesień. Nie umiem włączyć światła, więc tu jest łazienka. A tu jest lustro. W drzwiach. Wanna, no spoko. Wanna. Dobra, muszę rozkminić to światło. No niestety, ciągle pada. Ale jakby nie padało, to można sobie tutaj usiąść i podziwiać widoczki. Ale pięknie zmienić tak otoczenie, atmosferę i być w takim pięknym miejscu. No to nie wiem, czy ja wam tutaj coś pokażę dzisiaj. Jesteśmy w mieście Lacyn. Tak jak wam mówiłam, ono tutaj jest, wjeżdża się po prostu na górę. I tutaj jest takie całe miasteczko, natomiast podjazd tutaj był naprawdę momentami straszny. No, bardzo wysoko i tak stromo i... No i w ogóle wjeżdżać autokarem. Ale... Będziemy tutaj kilka dni, więc może, jak będzie ładna pogoda, to wam... To uda się coś ładnego pokazać. Trochę sobie spaceruję i zobaczyłam, że tu jest sklep. Taki, nie wiem, taki jak chyba nasz Lidl, czy coś takiego, po prostu jakiś supermarket, który też był w Bazylei. I idę zobaczyć, co tam w sklepach mają po prostu. Coś ciekawego. I co niecałą godzinę mam kolację, więc stwierdziłam, że no, że się po prostu przejdę. Bo dziś jest taki dzień, kiedy jesteśmy wcześniej i jest widno, a pewnie jutro jak przyjedziemy, to już będzie ciemno i już nie pochodzę po tym miasteczku. Malutkie jest, także wiecie, też dużo chodzenia nie ma. Ale no jak mam czas w sumie, to co będę siedziała w pokoju i książkę czytała, jak mogę iść popatrzeć, co tu jest. Chciałam kupić herbatę, ale nie ma nic, co mnie interesuje. Nie wiem, czy tu się nie pija dobrych herbat, nie mają swoich, czy co? Czy te może? A te wyglądają na jakieś zioła. To nie wiem. Ale ciasteczka te mają fajne. To są shortbread. Każde inne. I tutaj takie? A w czekoladę to oni podobno umieją. Ja to chyba nie chcę takich. Wlałam herbatę.